11 i 12 maja w Nowej Wsi odbędzie się po raz drugi weekend biegowy, na który złożą się dwie cykliczne imprezy. Przed nami weekend biegowy w Nowej Wsi, już po raz drugi właściwie, bo w ubiegłym roku odbyła się pierwsza edycja takiej podwójnej imprezy biegowej. Od 8 lat organizujemy bieg Nowej Wsi. To jest bieg na dystansie 5 km, jak również marsz Nordic Walking. Ta impreza odbędzie się 12 maja, natomiast dzień wcześniej już czwarta edycja maratonu Wyżyny Śląskiej. Uczestnicy Silesian Highland Marathon zmierzą się z trasą wiodącą ścieżkami leśnymi, polnymi, a przede wszystkim wymagającymi wzgórzami Wyżyny Śląskiej. Nie zabraknie więc trudnych podbiegów. Tak, dokładnie. To jest taka charakterystyka, można powiedzieć, tego terenu i też naszej gminy przy okazji. Znajdujemy się na Garbie Tarnogórskim w sercu Wyżyny Śląskiej. I właśnie taka była idea tego biegu, żeby zobaczyć, czy biegacze na naszym terenie będą w stanie pokonać wszystkie te wzniesienia, które tutaj mamy. I jak sobie radzą z tymi wzniesieniami? Bo jak wiemy, to kolejna edycja maratonu. To znaczy, przyjeżdżają do nas różni biegacze, poczynając od biegaczy górskich. Oni są przyzwyczajeni do takich intensywnych podbiegów, natomiast często osoby, które nie miały wcześniej do czynienia z tak wieloma górkami, no są zaskoczone, że tutaj mamy właśnie takie tereny. Ale myślę, że jest to fajna przygoda i przy okazji taka krajoznawcza przeprawa przez Wyżynę Śląską. Mieszkańcy gminy Mierzęcice mają zapewniony bezpłatny udział w obu imprezach. Zapisy wciąż trwają. Władze gminy od samego początku wspierają te dwie sportowe inicjatywy. Wójt gminy Mierzęcice, pan Grzegorz Podlejski, już od początku, kiedy podjęliśmy tę inicjatywę w 2012 roku, był bardzo skory do tego, żeby wesprzeć nasze biegi, ponieważ widzi również szansę promocji naszej gminy. Myślę, że obecnie możemy być dumni z tego, że organizujemy imprezy na tak dobrym poziomie.